25 maja 2018 roku. Dzień dobry. Słyszę w słuchawce. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Wczoraj wieczorem, przechodząc koło pana biura, zrobiłem kupę. Rzeczę mężczyzna. Co? Pytam, nie będąc pewien, czy dobrze zrozumiałem. Na trawniku, po lewej stronie od wejścia, postawiłem takiego średniej wielkości balasa. Wyjaśnia mój rozmówca. Spokojnym, cierpliwym głosem. Z telefonem przy uchu wychodzę z biura i patrzę na trawnik. Rzeczywiście, dwa metry od wejścia mojego biura leży brązowy balas. Obok niego kawałek brudnej serwetki. Rozgl Oglądam się wokół w obawie, czy to nie jakaś prowokacja. Ludzie przechodzą jednak obojętnie i nikt nie patrzy w moim kierunku. Bardzo brzydko się pan zachował. Oceniam mojego rozmówcę. Dzwoni pan, żeby przeprosić, czy może zapytać, kiedy może pan to posprzątać. Dopytuje. Nie w tym rzecz. Odpowiada mężczyzna. Dziś weszły nowe przepisy dotyczące danych osobowych. RODO. Słyszał pan o tym? Tak. Byłem nawet na szkoleniu. Przyznaję, nie bardzo wiedząc, do czego mój rozmówca zmierza. To świetnie. Głos w słuchawce stał się bardziej ożywiony i trochę weselszy. Nie muszę więc panu tłumaczyć, Czym są dane osobowe? Są to wszelkie informacje, dzięki którym bezpośrednio lub pośrednio można zidentyfikować osobę. Odpowiadam, coraz bardziej zaintrygowany tą dziwaczną rozmową. Czy po stolcu można zidentyfikować osobę? Pyta niespodziewanie mój rozmówca. Gdyby ktoś popełnił przestępstwo i zostawił na miejscu zbrodni swoją kupę, to czy policja, robiąc badania DNA, mogłaby ustalić, kim jest ta osoba? Uzupełnił pytaniem pomocniczym, o które wcale nie prosiłem. Patrzę na leżącego w trawie balasa i z trudem przełykam ślinę. Sądzę, że tak. W rozumieniu, RODO, mój stolec jest daną osobową. Ucieszył się mężczyzna w słuchawce. Dopóki leży na pańskim trawniku, jest pan administratorem moich danych osobowych. Podrapałem się po głowie, nie wiedząc, co powiedzieć. Tak czy nie? Usłyszałem w słuchawce. No, chyba tak. Przyznałem niechętnie. Mam prawo do przenoszenia danych. Głos mężczyzny stał się jeszcze bardziej pogodny. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przeniesione przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi. Wyszeptałem zdanie, zapamiętane ze szkolenia. O ile jest to technicznie możliwe, dodałem z nadzieją w głosie. Weźmie pan łyżkę i słoik, zgarnie mój stolec z trawnika i zaniesie do laboratorium, który jest po drugiej stronie ulicy. Usłyszałem w słuchawce. Potrzebuję zrobić badania kału, a nie bardzo mam czas, by dziś podjechać do przychodni. Czy pan sobie jaja ze mnie robi? Wykrzyknąłem do słuchawki. Jeśli pan jako administrator moich danych osobowych, będzie stwarzał przeszkody, złożę skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych. Zagroził mężczyzna. Wie pan, jakie wysokie są kary? Rozejrzałem się nerwowo po ulicy. Otarłem pot z czoła. Za chwilę wyślę panu SMS-em swoje imię i nazwisko wraz ze zgodą na administrowanie moimi danymi dla potrzeb przeniesienia moich danych osobowych z trawnika do przychodni. Usłyszałem w słuchawce. Miłego dnia. Mój rozmówca rozłączył się, a telefon zawibrował. Otrzymałem SMS. Szedłem z powrotem do biura. Co się stało? Zapytała zaniepokojona sekretarka. Wszystko w porządku. Odpowiedziałem spokojnym głosem. Mamy łyżkę i słoik?